Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam poruszyć temat przedziałów ufności dla odchylenia standardowego, ale takiego przedziału tak zwanego jednostronnego, dokładniej lewostronnego. Gdy mamy zadanie o następującej treści: znajdź lewostronny przedział ufności dla nieznanej wartości odchylenia standardowego w populacji, czyli sigma, wykorzystując następujące dane. Wielkość próby to 40. Wartość odchylenia standardowego z próby wynosi 5. Proszę przyjąć poziom ufności, czyli 1 minus alfa, na poziomie 0,98. Czyli musimy wypisać wszystko, co jest z treści zadania wiadome i to, co musimy po prostu policzyć, jak w każdym zadaniu obliczeniowym. Czyli po pierwsze wypisujemy, że współczynnik ufności wynosi 0,98 i teraz ta bardzo ważna sprawa. Wartość krytyczna, ale w rozkładzie normalnym będzie szukana nie od i z poziomu istotności 0,02, tylko od 0,04, czyli od podwojonego poziomu istotności. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli przedziały ufności, które są obustronne, zamienimy na jednostronne, to my cały poziom istotności musimy przemnożyć przez 2. Jest to element, przepraszam, niezbędny. I dlaczego jest to rozkład normalny? Zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli wiemy, że u nas odchylenie standardowe z próby wynosi 5 i my szacujemy, w jakim to przedziale może zawierać się odchylenie standardowe, ale w populacji generalnej, i wiemy, że u nas ta liczba obserwacji jako wielkość próby wynosi 40, to pamiętamy o tym, że w treści zadania była mowa o budowie przedziału ufności dla odchylenia standardowego. My mamy przedział ufności dla odchylenia standardowego lub wariancji. My wybieramy dla odchylenia standardowego w populacji generalnej i wiemy, że próba jest liczna. Liczna to dlatego, że przekracza 30 obserwacji. Jeżeli u Was ta przedziałka, ten podział, kiedy próba jest mała, a kiedy próba jest duża, jest inny niż u mnie, to stosujecie swój podział. W moim przypadku ja potraktuję to jako próbę dużą, bo u nas wielkość próby przekracza 30 obserwacji, a podana wariancja jest zwykłą, z wariancją tak zwaną obciążoną. I gdy próba wynosi ponad 30, to mamy tylko przedział dla odchylenia standardowego. U nas próba wynosi 40, kwalifikuje się i dlatego właśnie korzystamy z rozkładu normalnego. I dlatego była potrzebna ta wartość krytyczna z rozkładu normalnego. A jak mówiłam, przy jednostronnym przedziale ufności szukamy przy podwojonym poziomie istotności alfa. Pytanie tylko może wynikać, skąd wzięło się 2,05. Jeżeli teraz przełączymy się na tablicę dystrybuanta rozkładu normalnego, to zróbmy jeszcze może cofnięcie. Liczymy zawsze w tablicach dystrybuanta rozkładu normalnego 1 minus alfa, która w tym zadaniu do policzenia jest potrzebna na poziomie podwojonym. To szukamy w tablicach dystrybuanta rozkładu normalnego, gdzie się znajduje wartość 0,98 w środku tablicy. Jeżeli ja teraz się przełączę, to my szukamy w tablicy dystrybuanta rozkładu normalnego, gdzie około znajduje się wartość 0,98. Wartość 0,98 mieści się gdzieś albo tu, albo tu. No, którą wartość wybrać jako tą bliższą? Tutaj brakuje 181, a tu 301 jest powyżej tej liczby, którą ja potrzebuję, a więc ta liczba jest tą bliższą. Czyli poszukiwana wartość krytyczna wynosi 2,0, tak? I
500, czyli 2,05 to jest wartość krytyczna, którą my potrzebujemy. Wracając do naszego zadania, wartość krytyczną już mamy. Podstawiamy do wzoru. Jest on bardzo podobny do wzoru na zwykły dwustronny przedział równości dla odchylenia standardowego przy dużej próbie. Różnica polega tylko na tym, że przy przedziale lewostronnym liczymy tylko lewy kraniec tego przedziału, prawy to już jest nieskończoność i wartość krytyczna, jaką potrzebujemy podstawić, tutaj akurat z rozkładu normalnego, była szukana przy podwojonym poziomie istotności, czyli przy 0,04. Gdy podstawimy po kolei odchylenie standardowe S, odstawimy wartość krytyczną z rozkładu normalnego i pierwiastek z podwojonej liczebności próby, czyli 2 razy 40, otrzymujemy przedział, który mówi o tym, że prawdopodobieństwo tego, że odchylenie standardowe zawiera się między 3,854 a nieskończonością, wynosi 98%. Czyli wystarczy napisać interpretację, że przy współczynniku równości 0,98 odchylenie standardowe cechy zawiera się w przedziale od do, tak jak zgodnie z tym, co wyszło nam, to wpisujemy jednostek. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.